moi drodzy, jesteśmy z wami. Ja również naszym gościem jest w tej chwili Tomasz Polemski. Witaj, Tomku. Witam serdecznie wszystkich. No i tak dzisiaj, jak rozmawiamy z naszymi gośćmi, no to gratulujemy im i gratulacje również w twoją stronę, na twoje ręce kieruję. Gratulacje, zdobyte tytuły, wspaniały sezon, ciekawy sezon, sezon nieprzewidywalny. Powiedz, jak się czujesz z tymi tytułami mistrzowskimi? No na pewno bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Tak jak zauważyłeś, walka była do samego końca. Marcinem walczyliśmy do ostatniego metra odcinka specjalnego, ostatniego odcinka kończącego sezon. Także sezon pełny wrażeń, sezon pełen doświadczeń, na pewno sporo dający, myślę, że dobrze porukujący na przyszłość. No i myślę, że jest to jakiś taki pierwszy, przede wszystkim to jest pierwszy pełny sezon, który przejechałem, bo zawsze w poprzednich latach gdzieś tam brakowało budżetu, czy zazwyczaj tak było z budżetem. Mm-hmm. I tak naprawdę jest to był pierwszy pełny sezon Mistrzostwa Polski, który przejechałem. W pierwszym pełnym sezonie zdobyte dwa tytuły. Także tylko się cieszyć. W samochodzie, który lubisz, powiedz? Lubisz ten samochód, którym obecnie startujecie? Citroen SR2? Trudno go nie lubić chyba. Myślę, że powiedziałbym nawet, że go wiem. Naprawdę fantastyczny samochód. Fantastycznie się jeździ po każdej rodzinie, czy to po asfalcie mokrym, suchym, czy po szucie. Naprawdę bardzo fajny samochód. Myślę, że kluczem też do tego wyniku, który udało nam się w tym sezonie zrobić, jest niezawodność naszego samochodu i tutaj na pewno spora zasługa naszych tych chłopaków, naszych mechaników, które począwszy od budowy tego samochodu poprzez całe serwisowanie go w sezonie. Słuchaj, to, że praktycznie po tam jednej awarii, której tego nikt nie mógł znaleźć, po prostu na jakaś nakazarna część była podczas rajdu karkonowskiego, to auto nas je zawiozło, tak, i dowiozło nas cały sezon, całe. Myśmy go za to nie rysnęli nigdzie nawet. Także tutaj na pewno jest to jeden z tych elementów, które wpłynęły na to, że zrobiliśmy taki wynik. No to mieliście taką umowę dżentelmeńską z samochodem, że my będziemy spokojnie jechać, szybko, ale nie będziemy jakoś się starali zwiedzać rowów, jak to mawiają kibice, czy też zawodnicy rajdowi, a samochód odwdzięczył się tym, że po prostu był bezawaryjny. No tak dokładnie, aczkolwiek troszeczkę na ostatnią etapę do Śląskiej w piątek mieliśmy taką małą wycieczkę na spalonej poza drogę. Na szczęście skończyło się to tylko kapciem, który chyba notabene mieliśmy już przed tym wyjazdem poza drogę. Już tam gdzieś to powietrze schodziło i też był jakiś tam czynnik tego. Ale tak jak mówię, sezon skończony, samochód w całości nierysnięty, także to też na pewno bardzo cieszy. Tomku, dwa tytuły, no ale nie zawsze w tym sezonie były różowo. Powiedz o takich momentach trudniejszych, kiedy twój zespół, no mieliście mniej wesołe miny, tak? Myślę, że takim najcięższym momentem to był rajd Orlen, kiedy po pierwszym dniu po walce, wspaniałej walce z chłopakami, zjechaliśmy do parku i nic nie zapowiadało tego, co się wydarzy później, a już stawiając samochód do parku po pierwszym dniu, chciałem cofnąć, tam poprawić samochód, ustawiano i nagle coś zblokowało samochód, nie dało się nim cofnąć, no ktoś z tym przodu chciał podjechać, coś strzeliło. No i tutaj było dosyć spory strach, no praktycznie do rana nic nie mogliśmy zrobić, no bo wiadomo, samochód z parku. Mhm. Po czym na drugi dzień rano, gdy przyszliśmy po samochód, żeby go zabrać, to zostaliśmy w wielką kałużę oleju pod samochodem. No i to był taki moment, kiedy, przyznam szczerze, nogi mi się ugięły, tak, bo była to, byliśmy z Marcinem na równo z punktami. W ogóle, żeby punkty za pierwszy dzień rajdu zaliczyć, to tak w tej regulaminie Mistrzostwa Polski jest w tym sezonie, to trzeba ruszyć chociaż do pierwszego odcinka drugiego etapu. Mhm. No i wtedy tak szczerze mówiąc, nic nie przypuszczałem, że w ogóle uda się z tego parku wyjechać, tak? Natomiast udało się, jakoś przejechaliśmy przez parę kilometrów przez miasto do strefy serwisowej bez oleju. Skrzyni na strefie w ciągu 10 minut chłopaki dokonali jakichś tam rzeczy niemożliwych. Rozebrali tor, uszczelnili, zwali ten olej. No i tak szczerze mówiąc, pojechaliśmy, spróbowaliśmy jechać, auto działało, no to pojechaliśmy. Czasy na odcinka zaczęliśmy robić dobre, także w sumie suma summarum do zwycięstwa w rajdzie Orlen brakło 9,9 sekundy, także finisz był rewelacyjny, ale ten poranek był no mało ciekawy. A takie momenty dla was najlepsze, nawet w momencie, kiedy nie wygrywaliście, kiedy tobie dany rajd czy dany odcinek specjalny sprawiał największą satysfakcję? Znaczy, największą satysfakcję, myślę, że bardzo fajnie jechało mi się rajd karkonoski.
lubię trasy takie górskie, kręte właśnie, jak jakie są Karkonosze. To bardzo podobne tutaj były na Dolnym Śląsku, czy wcześniej też na Elmocie są. I to był taki fajny raj, tam naprawdę fajne czasy się robiło. No tutaj na Dolnym Śląsku, szczerze mówiąc, po tym pierwszym odcinku, który myśmy przejechali, to był drugi odcinek rajdu drugiego dnia, bo pierwszy było, myśmy mieli wolny przejazd po tym wypadku bodajże Protasowa. No przejeżdżając na odcinek na jakiejś tam pociętej medii z przodu i z tyłu slickiem, zrobiliśmy trzeci raz w generalce, co szczerze mówiąc, zjeżdżając z mety lotnej na metę stop, tak zapytałem się Tomka, jak myśli, jakie tempo. Tak szczerze mówiąc, myśleliśmy, że średnie i tak naprawdę bardzo, bardzo miło nas ten czas zaskoczył. No i nawet na koniec, ten ostatni odcinek w rajdzie, gdzie zrobiliśmy drugi czas z generalcem, Marcin Dobrowolski zrobił trzeci. Także no to są takie fajne momenty i widać, że naprawdę tym małym Citroenkiem można pojechać. Można pojechać bardzo szybko. Lubisz te trasy, no ale kibice donoszą, że i pytają się w zasadzie, co pomyślałeś w momencie, kiedy mogłeś skończyć rajd na Spalonej i gdzie miałeś naprawdę dużo szczęścia. Czy to wydarzenie trochę cię ostudziło? I to jest pytanie od naszego słuchacza. No troszeczkę zweryfikował nasze plany, bo tam wjeżdżając tam na tym filmiku, bo pewnie każdy na YouTube ten filmik zobaczył, wyglądało to tak, że się powinniśmy skończyć dochowaniem ten wyjazd poza drogę. Na szczęście nasz Citroen spadł na cztery łapy. Jakaś tam podróż łąką przez tam paręset metrów, żeby spokojnie powrócić na drogę. Kibice są pełni podziwu, umiejętności kierowcy. Gratulacje za zachowanie zimnej krwi. No bardzo dziękuję. No tutaj zachowanie zimnej krwi, natomiast sam błąd też wynikał z mojego błędu, bo chwila dekoncentracji przy wyprzedzaniu tej Hondy Rafała Janczaka i potem troszeczkę zły najazd na zakręt troszeczkę za szybki. Jeszcze mi schodziło już powietrze z koła przedniego koła. No i suma summarum tego wszystkiego w tym lewym zakręcie jakoś się tam jeszcze broniłem przed tym murkiem. Dosyć myślałem, że to ten, że wybrócimy. I tak naprawdę, że zostaniemy na drodze. Natomiast kiedy już chciałem przełożyć w ten prawy zakręt, który następował po nim, autko nie zareagowało tak, jakbym sobie tego życzył i pozostało tylko odkręcić, żeby nie w drzewo. No i jakieś tam daliśmy skoku polankę. Mhm.